Naszych danych nie pryszno o wiki Chrystus, Woskresa i zmertwych, smerch i od smerch poprach, Jezus, się we grobie grzywo darła. Chrystus, Woskresa i zmertwych, smerch i od smerch poprach, Jezus, się we grobie grzywo darła. Chrystus, Woskresa i zmertwych. Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. I to zmartwychwstanie jest podstawą naszej wiary, podstawą naszego sensu istnienia, naszego życia. I Chrystus zmartwychwstale przynosi nam radość, nasze serca, dusze, całe nasze życie. Niechaj Woskrzeszy Gospod Bóg, daj nam mir, radość. Wszystkim nam podać nasze serca, nasze dusze od tego, co jest na Ukrainie, że tam dużo bardzo nieszczęście jest. Ale my wierzymy, że Gospodź Bóg pomiluje, że Woskrzeszy Gospodź daś, tam im mir, tam spasenie i daś to, co na Ukrainie znowu można będzie żyć. Tak że chaj Bóg błogosławiaje nasze radosne święto, świadkujmy, cieszymy się, radujmy się, że Chrystus Woskres. Chrystus Woskres! Chrystus Woskres! Chrystus Woskres! Dzisiaj wszyscy radujemy się. My radowaliśmy się tydzień temu, w niedzielę, świętując Zmartwychwstanie Pańskie, Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Tydzień temu w niedzielę wielkanocną, dzisiaj w Kościele Prawosławnym Wielkanoc świętujemy wszyscy Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zarówno w Kościele Katolickim, jak i Prawosławnym są to najważniejsze święta. Jezus zmartwychwstał, przynosi pokój, przynosi nadzieję na lepsze życie. Tym zmartwychwstaniem wiemy, Chrystus pokonał śmierć, że z tą nadzieją wiecznego życia chciałbym też Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim pokoju. Pokoju ducha, ale przede wszystkim pokoju na Ukrainie. Jak najszybszego zakończenia wojny i otwarcia rosyjskiego agresora z terytorium Ukrainy. Czy także radości, dzisiejszej radości z okazji świąt wielkanocnych, Zmartwychwstania Miejskiego, a także zdrowia, bo to zdrowie jest nam wszystkim potrzebne. I radujmy się dzisiaj, Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.